Witajcie ponownie w mojej przystani i dzisiaj chcę wam pokazać Hoye Chicken Farm. Bambuś właśnie też. Bamba. Hoya dzisiaj dostała ponadmetrowy pałąk, 1,20 m. Do tej pory korzystała z pałąka innej Hoyi. Jest duża. Tutaj widać w głębi szybułkę kwiatową, która niedawno kwitła. Ale na samej górze szykuje się następne kwitnienie. Hoya ma olbrzymie liście. Są bardzo nakrapiane. Spróbuję wam ją pokazać w całości. Jako ciekawostkę powiem wam, że siedzi w małym wkładzie. Jest to wkład 11:9. Tutaj mówiłam wam chyba już kiedyś, że popełniłam błąd zadając tą Hoyę w taki mały wkład. Powinna być w większym wkładzie, ale niestety teraz ma tak duży system korzeniowy, że wyjęcie jej z tego wkładu spowodowałoby uszkodzenie korzeni, a możliwe, że musiałabym je praktycznie odciąć i ukorzeniać od nowa, a tego nie chcę robić. Tym bardziej, że wielkość tego wkładu nie ma znaczenia dla rośnięcia rośliny. Ma tylko i wyłącznie znaczenie jako podstawa, to już mówiłam chyba niejednokrotnie. Żeby tak duża Hoya mogła stać w pionie, no to musi, prawda, mieć jakąś podstawę i tylko po to jest potrzebny większy koszyczek. Jest wsadzona w większą osłonkę. Tak jak tutaj może widzicie, w głębi takie białe, są takie klocki stropianowe wciśnięte właśnie między osłonkę a koszyczek, po to, żeby Hoya sztywno stała, żeby się nie kiwała. Tak jak widzicie, ja teraz ją ruszam mocno, a ona się nie kiwa. Tak to właśnie wygląda. Spróbuję wam tutaj pokazać. Tutaj pomiędzy koszyczkiem a wkładem, tu jest bardzo dużo miejsca. Korzenie mogą swobodnie tam na dnie swobodnie leżeć i oddychać. Tych szypułek kwiatowych ma więcej, tylko że one są malutkie jeszcze. Oczywiście jak zakwitnie, pokażę.